Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale poświęconym głównie sprawom dotyczącym urbexu, ale nie tylko. Dziś jednak będzie o urbexie, będzie to czwarta część urbexowych poradników. Przygotowałem się troszeczkę tematycznie, żeby nic tutaj nie pominąć. Temat dzisiejszego odcinka to unikanie tak zwanego przypału i mam tutaj na myśli nie tylko problemy z ochroniarzami, policją i tym podobnym, ale też problemy takie jak na przykład niewłaściwie dobrany ubiór, sprzęt czy inne tego typu rzeczy. Także zapraszam do oglądania, a kto jeszcze nie subskrybuje, to także do zasubskrybowania kanału, jeśli podoba Wam się to, co robię. Ok, jak widzieliście i może możliwe, że zatrzymaliście sobie na chwilkę moje intro skromne, to mogliście wyczytać informację o tym, że nie namawiam Was na urbexowanie, jednakże jeśli jakaś osoba dorosła, odpowiedzialna postanowi sobie pójść na taką eksplorację, to z moich poradników może wynieść jakąś dla siebie naukę i uniknąć problemów, niektórych takich, które mnie spotkały i teraz mogę się podzielić swoim doświadczeniem. Także nie będę już dłużej tego przeciągał. Tak więc podzieliłem problemy, które mogą nas spotkać, na trzy kategorie, jednak wiele z tych problemów się przenika i mogą dotyczyć nas w każdej z tych kategorii. Te trzy kategorie to samotna eksploracja, eksploracja grupowa i grupowa, ale w momencie, gdy nasza grupa jest rozproszona. Tak więc zaczynamy. Samotna eksploracja. Jak uważam, że dobrze się zabezpieczyć już przed samym wyjściem na taką eksplorację? Uważam, że dobrze by było poinformować jakąś dorosłą, w Waszym odczuciu ogarniętą, odpowiedzialną osobę, gdzie jedziemy, podać dokładny adres lub zostawić mapę z oznaczonym punktem i najbliższym adresem do jakiegoś zabudowania, sklepu czy czegokolwiek, żeby ta osoba miała świadomość, gdzie jesteśmy i w razie, gdy na przykład nie ma z nami kontaktu przez dłuższy czas, żeby mogła Was odszukać lub pomóc pokierować działaniom policji w akcjach poszukiwawczych, bo jednak jakby nie patrzeć, urbex jest zajęciem niebezpiecznym i różne rzeczy nieprzyjemne też mogą tam na nas czekać. Więc to jest na pewno pierwsza rzecz przy samotnej eksploracji, którą powinno się zrobić już w domu przy procesie planowania tej wyprawy. No i to jest w zasadzie najważniejsza rzecz przy tej samotnej eksploracji. Teraz przejdziemy do eksploracji grupowej. Może bardziej przy grupie rozproszonej, bo jeśli idziemy grupą, no to co? No, jedna osoba idzie z kamerą. Ważne, żeby kamera nie służyła Tobie jako oczy, ale żeby jednak patrzeć pod nogi, czy nie ma desek z gwoździami, rozbitych butelek, innych jakichś przeszkód, zapadlisk czy po prostu innych niebezpieczeństw, szczególnie też na wyższych piętrach, w bardzo niestabilnych budynkach, przez które też często rezygnowałem ze zwiedzania wyższych pięter. Nie będę dalej szedł niestety, wybaczcie. Za duże ryzyko. Jest tam jeszcze wyższy pięty. Ale to nawet nie wiem. To jest ważne przy eksploracji, gdzie mamy grupę, gdzie każdy podąża w tą samą stronę. Przy grupie rozproszonej. Czyli na przykład Ty masz zajawkę, że chcesz sobie nagrywać vloga z urbexu, ktoś poszedł sobie polatać dronem w tym czasie,
A jeszcze inny jest wspinaczem i musi wejść na każdą wieżę kościoła, no bo też tak bywa. To wtedy uważam, że dobrze mieć jakiś system komunikacji. Na przykład jakiś okrzyk, gwizdek albo coś w tym stylu. Może nie ma w tym momencie wielu miejsc w Polsce i na świecie pozbawionych zasięgu telefonii komórkowej. Jednakże zdarzają się takie miejsca i warto mieć coś w zanadrzu, jeśli w jakiś sposób nie możemy wydostać się z miejsca, w którym się znajdujemy i chcemy wezwać pomoc naszego towarzysza. Ja ze swoimi znajomymi, a w sumie to z jednym znajomym, z którym chodziłem na workbacksy, korzystaliśmy z systemu gwizdków. Nie mam akurat mojej bransoletki, w której taki gwizdek zamontowałem. I jeszcze miałem gwizdek przymocowany na stałe do plecaka. I za pomocą gwizdów w różnej tonacji też można już na odległość dawać sygnał, co się mniej więcej dzieje, jaki napotkaliśmy problem, czy potrzebujemy pomocy i tak dalej. Można sobie zdecydowanie wcześniej ustalić jakiś tam system komunikacji i według niego ostrzegać przed niebezpieczeństwem lub informować o swoim jakimś tam niekorzystnym położeniu swojego towarzysza. Także to myślę, że są istotne rzeczy. Albo też, co można zaobserwować na jednym filmiku, zrobię tutaj wrzutkę. Gesty. Po prostu gesty, jeśli ty znajdujesz się w jednym miejscu, ktoś w drugim, a na przykład są wielkie okiennice, a za oknem masz świadomość, że patroluje ochroniarz i chciałbyś, żeby twój kolega jednak się nie wystawił na tą okiennicę, żeby nie został wykryty, to w jakiś sposób na przykład go informujesz, żeby poczekał chwilę w miejscu, w którym się znajduje, żeby on miał tego świadomość, a nie wyszedł bezmyślnie i po prostu spalił waszą eksplorację. Tak więc to tyle o tych moich podstawowych kategoriach. Nie było tego wiele, ale mam jeszcze tutaj porady ogólne, które moim zdaniem wpisują się w każdą lub prawie każdą tą podkategorię. Także zaczniemy sobie tutaj od tak zwanych Januszy. Jak może nam taki typowy Janusz przeszkodzić w eksploracji w mieście? Bo jednak dużo, dużo szczególnie w Polsce jest zabudowań opuszczonych, sąsiadujących z normalnymi, czynnymi budowlami. Także nawet najlepiej zaplanowaną eksplorację może po prostu, chcąc nie chcąc, zepsuć nam ktoś, komu się nudzi i cały dzień siedzi w oknie. Czyli tak zwany Janusz, emeryta, czy tak zwany sąsiedzki monitoring, który wszystko wie, wszystko widzi. Czyli co, idziesz sobie ty, osoba, która nie zamieszkuje tej okolicy, taki patrolowy Janusz z okna już wie, że ty tam nie mieszkasz, że ty coś kombinujesz, że ty na pewno jesteś wandalem. No i myślisz sobie, co ci taki Janusz może zrobić? Ładuje się przez płot. No ale Janusz zaczyna krzyczeć, że dzwoni na policję, że jesteś gnojem, chuliganem i tak dalej. I zaraz już pół budynku siedzi w oknie. No i masz spaloną eksplorację. No bo co, przeskoczysz przez ten płot, za 10 minut już masz policję na karku. Nie jest to dobrą opcją. Ale rozwinę ten temat właśnie takich ludzi w następnym odcinku, który planuję zrobić niedługo. Przejdziemy teraz do kolejnego podpunktu, którym są buty. Mój najczęstszy błąd to właśnie były buty, które miały stosunkowo płaską, śliską powierzchnię, podeszwę i
I w momencie, kiedy wchodziłem do zabudowań, które już były mocno uszkodzone, nie miały załóżmy dachu, na dole była jakaś tam warstwa wody i jakiegoś tam śliskiego materiału, załóżmy już pleśni czy jakichś innych rzeczy, to bardzo ciężko się poruszało. Nie upadłem co prawda ani razu, ale kilka razy było blisko, jest to bardzo nieprzyjemne. Ogólnie buty uważam, że to jest jeden z najbardziej interesujących elementów ubioru, które mogą nam oszczędzić wiele problemów, ale trzeba też je wybierać rozważnie, gdyż jak już mówiłem, może być wiele porozrzucanych śmieci, jakichś szkieł powbijanych w deski gwoździ. Musimy tutaj bardzo rozważnie dobrać buty, biorąc pod uwagę właśnie ich wytrzymałość, możliwość biegnięcia w nich, przechodzenia przez jakieś płoty, lekkość, solidność wykonania. Nie jest to bardzo łatwy temat. Myślę, że mimo wszystko bardziej lepiej postawić na to bezpieczeństwo niż ewentualną szybkość przemieszczania się, żeby jednak nic nam się nie wbiło w nogi. Tak uważam. Kolejnym aspektem są spodnie. Co już też miałem okazję się spotkać z jednym znajomym, który poszedł na urbex w krótkich spodenkach. Co bardzo odradzam. Nie wiem jak to w Polsce wygląda, ale ja eksploruję w Szkocji i mam bardzo dużo takich sytuacji, gdzie albo jest płot, który można się po prostu pokaleczyć, jakieś druty odstają ze ścian, z ziemi, zahaczysz o łydkę, już masz rozcięcie z jakimś tam zakażeniem. I ja bardzo często też przechodzę przez miejsca, gdzie rośnie dzika róża, więc to też jest dodatkowa nieprzyjemna rzecz. Krótkie spodenki odpadają i uważam, że jakieś dresy tego typu, normalne spodnie materiałowe, też odpadają. Nie jest to moim zdaniem dobra opcja. Bardziej bym udał się do jakiegoś sklepu budowlanego czy militarnego i kupiłbym coś w tym stylu. Jakieś bardziej takie solidne spodnie robocze lub właśnie militarne. Ale właśnie przy militariach to jeszcze dobrze zwrócić uwagę, żeby też się nie rzucało w oczy, jeśli dużo eksplorujemy w mieście. To jest ważna rzecz. No i przechodzimy tutaj do kolejnego, ostatniej już takiej głównej porady, styl ubioru. Czyli tak jak mówiłem przy tym temacie spodni, nie rzucajmy się w oczy właśnie, gdy to jest w mieście. Starajmy się wyglądać jak normalny człowiek, czyli właśnie jakieś spodnie ze sklepu militarnego, czarne. Myślę, że będą tutaj świetnym rozwiązaniem. Ciemna bluza, jakaś czapka. I tyle. Nie prowokujemy i pilnujemy swojego nosa. Po prostu nie wchodzimy nikomu w drogę, żadnym tam bezdomnym ani innym ludziom. Czasem lepiej się wycofać niż kusić los. Szczególnie gdy eksplorujemy w pojedynkę, co mi się zdarza najczęściej. No i myślę, że to tyle tych porad. Miałem nadzieję, że wyjdzie z tego krótki film. Już widzę, że to nie będzie aż taka krótka rzecz. Niedługo mam zamiar zrobić kolejny filmik. Prawdopodobnie pod tytułem Nie daj się zauważyć. Więc to będzie taka kontynuacja tego, o czym mówiliśmy dzisiaj, ale już bardziej tak z naciskiem na ochronę, policję i tych naszych i te nasze patrole okienne. Więc jeśli dotrwaliście do tego momentu, choć wiem, że mogło nie być lekko patrzeć się na kolesia na tle akwarium, to zapraszam do komentowania, lajkowania, pozostawiania subskrypcji, ewentualnie udostępniania waszym znajomym, jeśli też interesują się tematyką urbexu, po prostu są ciekawi innych dziedzin niż te, którymi się zajmują. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki. Cześć!